Żeby nie zostać w przyszłym roku bez plonu w czosnku przed wysadzeniem, musimy go zabezpieczyć. Nieważne czy jest to czosnek zimowy, czy wiosenny. Wymagają tych samych zabiegów. Jeżeli tego nie zrobimy, to jest duże prawdopodobieństwo, że nasz czosnek będzie miał małe i nadgniłe główki. Cały nasz trud pójdzie na marne, ale możemy zastosować bardzo tanie i dostępny w każdym domu produkt, jakim jest sól kuchenna. Po jej zastosowaniu on jest zabezpieczony przed chorobami grzybowymi i główki również wyrosną znacznie większe. Wystarczy jedna stołowa łyżka soli, którą rozpuszczamy w trzech litrach ciepłej wody i moczymy w tym roztworze ząbki czosku przez kilkanaście minut. Wystarczy później, że ząbki wysuszymy i wysadzimy na grządce.